Cześć, siema! Z tej strony Eryk, witajcie w kolejnym odcinku z kariery Legią Warszawa. I tak, jak wiecie, w dzisiejszym odcinku miałem rozgrywać spotkania, ale nie mam ci wystarczająco zbytniej dużej ilości czasu do nagrania ich, więc chciałem was z góry was przeprosić za to. Ale w następnym odcinku obiecuję wam już na 100%, że te mecze będą, więc możecie zostawić oczywiście łapkę w górę pod tym odcinkiem, więc dobra, lecimy z meczami. Trening mamy za jeden dzień. I tak, możecie mi... prognozy są obiecujące. Początek sezonu, inwestowanie w rozwój młodzieży było dla klubu ważnym celem, to ładnie wygląda na to, że celu nie uda nam się osiągnąć. Przeciętna. Uzyskaj frekwencję poziomie 90%, zachęć się do... To będzie to spokojnie, będzie te pierwsze miejsce, jestem tego pewien w 100%, tak? Możecie mi oczywiście pisać, komu się kończy kontrakt w zimowym okienku transferowym i kogo mogę sprowadzić za darmo do klubu. Więc możecie mi takich zawodników wypisać. Stawienie mnie do... Dobra, Kucharczyk. Więc możecie mi napisać też, kogo mogę kupić w okienku zimowym. Młodego chcę na pewno jakiegoś zawodnika. Możemy trening ustalić. Nie, musimy pozmieniać teraz. Usuń. Nie, musimy, dobra. I Łobiego chcemy trenować. Czerwińskiego też będziemy trenować, ale tylko będzie on wykorzystywał jeden trening. Gdzie jest, o tak, skrzydłowi i Łobi. Ja on to wszystko potrenuję sobie. Sumuluj wszystkie treningi. I chyba po tym sezonie wykupimy tego bramkarza, którego wypożyczyłem aktualnie w tym. Bo dobrze się spisuje. Dobra, lecimy na mecz z Arką. Jesteśmy gospodarzami w tym meczu. Kwestii, pewnie chcesz wystąpić, tak, Kucharczyk? Gra ci się świetnie, mówi, że chcesz grać. Kurde, no nie wiem. I Łobi też trzeba bez formy. Dobra, damy ci szansę, Kucharczyk. Proszę cię bardzo. Zagraj w tym meczu. Zobaczymy, jak się spiszesz. Jak mówisz, że dasz siebie wszystko, to... Dobra, rozpoczynamy spotkanie z Arką Gdynia. Kwaliszwili strzela bramkę na 1-0. Kazajszwili. Ktoś mi napisał właśnie w komentarzu ostatnio. Kazajszwili. Na pewno się tak go czyta. Kucharczyk niestety żółta kartka. Więc nie jest dobrze, ale Kucharczyk strzela bramkę, ale z Bozień strzela bramkę kontaktową, jest 2-1. Radowicz chodzi za Jodłowca. Radowicz strzela bameczkę, jest 3-1. I powinniśmy to spotkanie raczej wygrać. Kazajszwili strzela bramkę na 4-1. I wygramy spotkanie, po prostu wygramy 4-1. Pewne zwycięstwo naszego zespołu. Jeden dzień do oferty prowadzenia kadry narodowej, to mnie nie interesuje. Odwróć ofertę. O, ile tych ofert. Dziękuję w kwestii, dobra. I też mowę, zobaczymy naszych skautów, gdzie to jest kadra juniorska. Jakbyśmy chcieli jakiegoś skauta zwerbować, mamy 6 milionów, tam 690 tysięcy. Tu jest taki jeden ciekawy skaut. W sumie możemy go ściągnąć, ale wolałbym skauta 5-5. Lipa trochę z tymi skautami jak na razie. Ale może go, nie wiem, ściągamy go czy nie? Nie jestem tego pewien. Napiszcie mi w komentarzu, czy mam kupować skauta czy nie. Tego, co mam aktualnie teraz, dostępnego. Dobra, lecimy za chwilę trening. Stój. Kurde, nie mogę już w treningu wziąć. No lipa. Wraca po kontuzji. Guilherme, to mnie cieszy. Konferencja, pochwalimy nasz zespół, albo nie. Anuluj ostatni mecz. Zawodnik, kogo chcemy pochwalić. Może pochwalmy Kazajszwilego. Pochwal, bo dobrze zagrał. Kolejny mecz. I tym razem gramy z Jagiellonią Białystok, która w tabeli aktualnie zajmuje miejsce 11, więc powinniśmy to spotkanie raczej wygrać. Tym razem za Kucharczyka wejdzie oczywiście. Będę chciał skorzystać z usług Iłobiego, Guilherme się wyleczy do końca.
I myślę, że takim składem, czy o, Brozia trzeba pasowałoby zmienić za Bereszyńskiego. Takim składem wchodzimy na mecz z Jagiellonią, Białystok. Jesteśmy gośćmi, więc gramy na wyjeździe oczywiście. To będzie ciężkie spotkanie, ale myślę, że uda nam się to spotkanie oczywiście wygrać. Na razie 0-0, minuta 20. 0-0 ciągle, cały czas, wynik się nie zmienia. Ani Nikolić. Ma właśnie martwi mnie forma Nikolicia Wasilewicza, bo Kazaj Szwili strzela bramkę bardzo ładnie. Bo Nikolić w ogóle praktycznie bramek nie strzela i myślę, że go po tym co nie zmienimy. Dojdzie do... proszę... i remis. No niestety, remis jest z Jagiellonią. Kazaj Szwili... nam 18, kurde. Już dojechał, trochę tracimy punktów. Więc to mnie martwi. Dobra. Iłobi się fajnie rozwinął po tym treningu. Zobaczymy jak tam Lech. Pazdan zawieszony, no niestety. Tracimy Michała Pazdana. Okej. Więc ustalmy. Za Pazdana wejdzie oczywiście. Kogo chcemy? Dąbrowskiego. A za jego tu będzie Rzeźniczak. Gilerme możemy dać za w sumie tu Iłobiego. Postawimy. On pójdzie na ławkę za Hamalainena. O, Gigi Afoe! O, nie gra. Tak. Oczywiście, że on ma grać. Tak się prezentuje nasz aktualny skład. Oczywiście robimy trening, bo jest ważny. Iłobi podwyższa swój overall do 73. To mnie cieszy. Grudzień, za chwilę będzie zimowe okienko transferowe. Nie interesuje nas prowadzenie w Finlandii. Ok, gramy teraz z Wisłą Płock. Zobaczymy jak to spotkanie nam wyjdzie. Trzymajcie kciuki za nasz klub, bo nie możemy tego spotkania przegrać. Nie możemy po prostu, bo już tracimy bodajże 5 punktów, czy tam 6 do Lecha. Więc dwa mecze jakby jesteśmy stratni do Lecha. Klouszek strzela, tak jest, na 1-0. Proszę, teraz żeby tylko Wisła nie strzeliła Płocki. Tak jest, ciężki mecz. Ale Chlouszek, nasz lewy obrońca, staje na wysokości zadania i dzięki jego bramce nie przegrywamy tego spotkania. Kolejny trening, ten sam oczywiście. Czerwiński jeszcze nie podwyższył swojego overalla, ale Iłobił tu ładnie idzie z tym overallem, więc myślę, że w tym meczu następnym będzie mógł zagrać. Obczajmy tabelę jaka jest. Jesteśmy na drugiej pozycji. Mamy 45 punktów, tracimy do Lecha. No, trochę lipa. Lipa trochę. Ale musimy tą stratę odrobić. Konferencja prasowa za chwilę. Konferencja prasowa. Musimy motywować nasz zespół przed tym meczem, bo to będzie ciężki pojedynek. Już treningu nie zdążymy zrobić. O, kończą się kontrakty. No i zobaczymy komu to się kończą. Kontrakty. Mamy, no, kończą im się. Kucharczykowi na pewno będziemy mieli kontrakt przed ile chcesz. Dobra. Masz dyszkę. Dobrze ci dałem? Tak, dobrze, masz dyszkę. I masz ważnego zawodnika. W trakcie. Aleksandrowa będziemy może chcieli zostawić, tak, na 2 lata. Zostawaj z nami. Ile chcesz dyszkę znowu? No dobra, niech stracę. Też będziesz ważnym zawodnikiem, może. Szymańskiemu. Nie no, z nim raczej... za słaby overall, nie, z nim umowy nie przedłużamy. Ryczkowski. Ile chcesz kontraktu? Damy ci tak i przyszły zawodnik.
Proszę cię bardzo. Wieteskę. No, trzymaj te 1100. I będziesz też przyszły zawodnik pierwszego składu. To jest Konrad chyba Jałocha. Czy chcemy z tobą kontrakt przedłużać? No, możemy przedłużyć w sumie, ale tak samo ci pensji nie podwyższę, tylko damy ci przyszły zawodnik pierwszego składu. I Mateusz Szwoch. Szwochowi musimy kontrakt przedłużyć, bo on nam się może później rozwinąć jakoś ciekawie. Więc trzymaj i damy ci może zmiennika. O! I jeszcze... malarzowi jeszcze kończy kontrakt. Malarz, ile chcesz? On chce jeszcze na rok. I trzymaj, będziesz naszym zawodnikiem rezerwowym, a Cierzniaka chyba sprzedamy w okienku transferowym. I damy ci zmiennika. I tak wyglądają nasze kontrakty. Dobra, gramy mecz z Lechią. Guilherme, albo zagramy jeszcze Bessie Łubiego, to jest prawy tak, Lange pójdzie na lewą. Kazaj Świli, Odłowiec, Czerwiński, możemy już wsadzić Pazdana, tak jest. Pazdan już może grać. Lecimy z meczem z Lechią. Jesteśmy znowu gośćmi w tym starciu. I tylko się tu liczą w tym spotkaniu 3 punkty. Nie ma innej opcji. 3 punkty muszą być. Kazaj Świli strzela bramkę. Musimy tego zawodnika wykupić, bo jak widzicie, on nam kieruje grę. Prawie w każdym meczu strzela bramkę. Niestety tracimy bramkę. Jest już 1-1. Ale miejmy nadzieję, że uda nam się spotkanie wygrać. Guilherme strzela, tak jest! I Łobi wszedł za Langilla. I kiedy będzie pierwsza bramka Łobiego Pajszału? Nie wierzę, czemu? W końcówce tracimy bramki. Bezsensowne. Bezsensowna strata punktów. Kurde. To będzie ciężkie Lecha dogonić. Ale w następnym spotkaniu rozegram sobie kilka spotkań. Oczywiście. Myślę, że 3, 2. Zobaczymy, jak to będzie. Jest już grudzień. Za chwilę się powinna rozpocząć Jałocha. Tertę przyjęta. To pompa. Więc przyjęta, no i to mnie cieszy. Kto wziął ofertę, bo nie przeczytałem do końca. Ryczkowski odrzucona, przyjęta. No to tam ci mnie nie obchodzą zbytnio. Nie chcą przedłużać oferty, to nie. Nie będę się prosił. Stój. Okienko się rozprzyna transferowe. Więc ja tu może już zakończę odcinek. I wy możecie mi napisać oczywiście w komentarzu Czerwiński podczas swój overall, kogo mogę sprzedać, kogo mogę kupić do Legii, czy inwestować w tego scouta. Napiszcie mi ogólnie, co sądzicie o tym okienku i kogo mogę sprowadzić, żeby nasza gra się poprawiła. Tracimy do Lecha 5 punktów, więc jest to strata do odrobienia. Więc piszcie mi, oczywiście wam pokażę mój skład cały, kogo mogę tu oczywiście sprzedać. Myślę, że Radowicia, nie wiem, czy mogę go zostawić, czy nie. Tak prezentuje się oczywiście mój cały skład. Więc dobra, piszcie mi w komentarzach, kogo mogę kupić, sprzedać. Ja już wam dziękuję za ten odcinek. Widzimy się oczywiście w następnym. Zostawcie łapkę w górę oraz suba. Ja już wam dziękuję za odcinek. Siema!